Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, jeszcze raz sobie to wysłuchamy tych mądrości o wejściu w odpoczynek Boży i zobaczymy sobie w świetle Słowa Bożego, czym jest protestantyzm. Gdzie jest protestantyzm? No otóż protestantyzm jest, moi drodzy, kompletnie poza Słowem Bożym. Protestantyzm, który lata z Pismem Świętym, szasta wersetami na prawo i lewo, a tak naprawdę to, co głosi, nie ma nic wspólnego nawet z pustym miejscem między linijkami w Słowie Bożym. Nawet z tym pustym miejscem między linijkami nie ma nic wspólnego. Protestantyzm jest tak antybiblijny. Prawda? Już nie mówiąc o tym, żeby to, co mówią, miało, żeby w tym, co mówią, był chociaż przecinek albo kropka ze Słowa Bożego. Tam nie ma nic. Prawda? I teraz sobie tutaj skontrujemy jeszcze raz. Mówiliśmy o tym odpoczynku, prawda? Choć następny werset mówi o staraniu się, by wejść w ten odpoczynek, ale zobaczymy sobie prawdziwą cechę ludu Bożego, jak jest ona przedstawiana w Słowie Bożym. Zajrzymy sobie do kilku fragmentów i zobaczymy sobie, jak się mają sprawy właśnie w konfrontacji z tym, co głosi Fabian Łaszkiewicz, nasz pastor. Tyle, co jest u mnie warte. Dzieło mojego syna natomiast odmienia wszystkie wasze uczynki, powodując, że od tej pory wszystkie wasze uczynki stają się dobre, stają się święte. Mama, na to amen? O, wszystkie nasze uczynki stają się dobre i święte. Wszystkie, poważnie. Wszystkie nasze uczynki stają się dobre i święte. No, trochę naciągane, a grzech też staje się dobry i święty. Więc dopiero przyjęcie usprawiedliwienia z łaski powoduje, że twoje uczynki mogą stać się dobre, a nie wcześniej. To jest kolejna rzecz. Pamiętacie, czytałem to? Kościół katolicki. No, Korneliusz i dziesiątorość, to tak na wstępie, zanim dojdziemy do tego, co, na czym się zatrzymamy. Korneliusz był usprawiedliwiony, tak, był miły Bogu, zanim się nawrócił i przyjął chrzest. I święty Piotr mówi, w każdym narodzie miły jest mu ten, który się go boi, tak? I postępuje sprawiedliwie. Dziesiąty rozdział dzieł apostolskich. W każdym narodzie miły jest mu ten, kto postępuje się sprawiedliwie i się go boi. Tak? No właśnie. Poza tym drugi rozdział listu do Rzymian też mówi, że sprawiedliwy może wykonywać prawo, nie znając prawa, tak? No ale, moi kochani, czego już można się spodziewać po protestantkach? Nic, tylko kłamstwa, fałszu i ignorancji. Kolejna rzecz, pamiętacie, czytałem to. Kościół katolicki mówi, nie, jak tak wierzysz, bądź wyklęty. To jest niezgodne z tym, czego my nauczamy. Fantastycznie, bo to jest też niezgodne z tym, czego naucza Biblia. Także szczęść Boże młodej parze na nowej drodze życia. List do Hebrajczyków sobie otwórzmy. W 4 rozdziale on o uczynkach mówi w ten sposób. To jest 4 rozdział, 9 werset. Mówi, że prawdziwy lud Boży wchodzi do szabatu, do odpoczynku. Co się robi w szabat, kochani? Co się robi dokładnie? W szabat się nic nie robi. To jest właściwa odpowiedź. Co się robi w szabat? Nic się nie robi w szabat. I teraz prawdziwy Kościół wchodzi w szabat nic nie robienia. Kompletnego nic nie robienia. No właśnie, słuchaliśmy sobie tego. A więc prawdziwy lud Boży wchodzi w szabat kompletnego nic nie robienia. Dobrze, może zajrzymy sobie do listu do Hebrajczyków i sobie to skonfrontujemy. Tak, o Chrystusie, który nam zapoczątkował drogę żywą, tak? A więc zaraz sobie tu mam kartkę, by leciała. Gdzieś mi tutaj. Że Chrystus nam zapoczątkował drogę żywą. Tak, a więc skoro Chrystus zapoczątkował drogę żywą,
to prawdziwy lud Boży. Właśnie tutaj. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Chrystusa. Więc katolik ma pewność, dlatego, bo mamy krew Chrystusa, tak? Przez krew Chrystusa możemy przechodzić. Mamy do niej przystęp. Protestantki mają tylko winiaczka. On nam, zobaczmy, zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Tak? On nam zapoczątkował drogę. A więc prawdziwy lud Boży co robi? Idzie tą drogą. Dlatego święty Paweł w liście do Koryntian, w drugiego listu do Koryntian, napisze nam takie oto słowa. To jest ważne, żeby sobie tak wyjść, nie? Chrystus zapoczątkowywuje nam drogę. W wielu miejscach jest napisane, że mamy go naśladować, chociażby pierwszy list drugi rozdział pierwszego listu świętego Piotra, że mamy iść za nim jego śladami. To nie jest nic nierobienie, to nie jest szabatowanie, nic nie robię, wejście w szabat, nic nierobienia. I w piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian czytamy tak. Pięć, cztery. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. Uważajmy, sześć. Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że, uwaga, jak długo pozostajemy w ciele. Jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu, uwaga, postępujemy. Tak? Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego teraz, uwaga, staramy się Jemu podobać. Czy to gdy z Nim, czy to gdy z dala od Niego jesteśmy. Wszyscy musimy bowiem stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Zobaczmy, moi drodzy, list do Hebrajczyków wprowadza w nas w sposób bardzo jaskrawy w pewną rolę albo w pewne zadanie ludu Bożego. Chrystus zapoczątkował nam drogę żywą, tak? A my jesteśmy pielgrzymami. Czy bycie pielgrzymem jest wejściem w odpoczynek? Czy wejście w odpoczynek stawia nas w roli pielgrzyma? Czy nic nie robienie jest staraniem się o to, by się Bogu podobać? Czy staranie się o to, żeby Bogu się podobać, jest równoznaczne z nic nie robieniem? Otóż nie, tego się absolutnie nie da pogodzić. Przede wszystkim wejście w odpoczynek, o którym pisze w czwartym rozdziale list do Hebrajczyków, jest tym, co jest przed nami. Dlatego ty czytujesz w Fabianku, kochany, wiersz 9, a 10, 11 mówi, żeby się starać wejść w ten odpoczynek, tak? Czy można starać się o wejście tam, gdzie się już jest? Czy można się starać wejść do domu, siedząc w kuchni? W swoim własnym domu, siedząc w kuchni, pijąc kawkę, można, siedząc przy kominku w bujanym fotelu, z jednej strony pijąc kawkę, a z drugiej strony starać się otworzyć furtkę, żeby wejść do domu. No bo to tak wygląda, nie? Bo pastor mówi, że wchodzi się już w odpoczynek, nie? A następny wiersz jest: starajmy się. Jesteśmy pielgrzymami z dala od Pana. I w tej pielgrzymce mamy się starać Jemu podobać. Pielgrzymka nie jest nic nierobieniem. O, już jesteśmy zbawieni, koniec, kropka. Poważnie, już jesteśmy zbawieni, tak jak to głoszą protestantki. No to zobaczymy, czy tak wierzy święty Paweł, 13 rozdział listu do Rzymian. 11 wiersz. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Uwaga. Teraz bowiem, uwaga, zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy
Uwierzyli. Noc się posunęła, przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przebledźmy się w zbroję światła. O czym tu święty Paweł pisze? No protestantki głoszą, że jak już się tam Fabianek, nasz kochany, spojrzyj na krzyż, już nic nie musisz robić, już jesteś zdrowy, uzdrowiony, zbawiony, wchodzisz w nic nie robienie, już, już! Rozwalony jak siano na ruskim polu jesteś, nie? Bo nic nie musisz robić, już w niebie rozwalony jesteś jak siano na polu ruskim. Święty Paweł mówi, przybliżyło się do was zbawienie. To jak można być nieutracalnie zbawionym, tak już mieć wszystko w kieszeni, a jednocześnie to coś się do nas zbliża. Jeżeli to zbawienie się do nas zbliża, to znaczy, że my go jeszcze nie mamy. Ono się przybliża do nas, jak tu pisze święty Paweł, jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Tak, bo kiedy uwierzyliśmy 30 lat, to 30 lat, tak do tyłu, nie? No to te 30, 40 czy 60 lat, jak żyjemy, to zbawienie się do nas przybliża, tak? I święty Paweł to tłumaczy, na czym to polega. Jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, czyli oddalamy się od grzechu, oddalamy się od tego życia, prawda, bo wiara nas ku temu prowadzi, tak? Wiara wprowadza nas w walkę duchową, szósterorozdział listu do Efezjan, tak? A więc oddalamy się od grzesznego życia i posuwamy się bardziej w zbroję światłości, tak? Posuwamy się trzeci rozdział Ewangelii Świętego Jana, od 16 dalej, że spełniamy wymagania prawdy. Mówiliśmy o tym, tak? No spełnianie wymagań nie jest nic nierobienia, ani nic nierobienie nie może być spełnianiem wymagań. O co chodzi? Chodzi o to, że jak pastor mówi, że już Kościół Boży wchodzi w szabat nic nie robienia, kompletnego nic nie robienia, to święty Paweł mówi nam, że Kościół Boży, lud wierzący, jest ludem pielgrzymującym w tym ciele, z dala od Pana i w tej pielgrzymce, uwaga jeszcze raz, zbawienie przybliża się do nas, tak? A więc jak może się przybliżać do nas coś i jednocześnie to mamy w kieszeni, już. No zbliża się do nas samochód, a jednocześnie go mamy w garażu. No bo protestantki mają już zbawienie w kieszeni. Protestantki już mają zbawienie w garażu, nie? No to jak można mieć zbawienie w garażu, a jednocześnie to zbawienie się zbliża? Jak się zbliża, to znaczy, że jeszcze nie jest w garażu. Jak jest w garażu, to znaczy, że się nie może zbliżyć, bo już jest na miejscu. Nie, zbawienie się zbliża. Dlaczego? Dlatego, bo zbawienie duszy jest naszym zadaniem. Chrystus nas zbawił od potępienia, wykupił nas od grzechu, otworzył nam bramę raju i uwaga, dał nam możliwość zbawienia duszy, wyposażył nas we wszystko, abyśmy mogli zbawić duszę, dał nam nadzieję na zbawienie duszy. Abyśmy właśnie przez spełnienie dobrych uczynków, przez staranie się, by Jemu się podobać, byśmy przez to mogli wejść do nieba, byśmy pielgrzymowali właśnie, starając się Jemu podobać, gromadząc sobie dobre uczynki, skarby w niebie. Czytaliśmy wczoraj naukę świętego Pawła do bogatych w 6 rozdziale do Tymoteusza. Niech sobie gromadzą dobre uczynki do swojego skarbca jako dobrą podstawę na lepsze życie. Tak? Więc mamy sobie gromadzić skarby. Więc gdzie z protestantem was stawia? Protestantki kochane, gdzie was stawia Fabian? W szabacie nic nie robienia. No święty Paweł nie mówi o nic nie robieniu, mówi o staraniu się, mówi o pielgrzymowaniu, mówi o tym, że zbawienie się zbliża. Protestantki ani nie muszą się zbliżać, ani się zbawienie do nich nie musi zbliżać, bo oni już je mają, ani nie muszą pielgrzymować, bo oni już są zbawieni, nieutraceni, już są w niebie w szabatowym, w odpoczynku szabatu, nic nie robienia, więc nie muszą spełniać uczynków, nie muszą się starać, nie muszą nic zrobić. To jest logiczna konsekwencja protestanckich nauk i Fabianka. Moi drodzy, drugi wątek to taka głupota, jaka się tutaj pojawia, ponieważ jest bardzo wiele
niedzielę w Piśmie Świętym o spełnianiu dobrych uczynków, protestantki sobie uszyły na potrzeby własnych tam kłamstw i manipulacji taki przedziwnie dziwny zwrot, chodzenie w dobrych uczynkach. Jak się chodzi w dobrych uczynkach, przepraszam? Bóg w 10 wersecie 2 listu do Efezjan mówi, że przygotował nam dobre uczynki, abyśmy je pełnili, a tam nie ma jakiegoś, żebyśmy w nich chodzili. Bo wiecie co, chodzić to można w koszuli, chodzić można w krawacie, chodzić można w spódnicach i po prostu w czapce, tak? Ale w dobrych uczynkach? Co to za jakiś twór? Zobaczmy, protestantków, moi drodzy, mierzi wyrażenie spełniania uczynków. To sobie wymyślili po hermeneutyce, egzegezie i grece, że tam naprawdę w tłumaczeniu chodzi wchodzenie w dobrych uczynkach. Nie, dobre uczynki się spełnia, a nie się w nich chodzi. Chodzi się w skarpetkach, a nie w dobrych uczynkach. Co to jest chodzenie w dobrych uczynkach? Jak to jest, że chodzicie w dobrych uczynkach, że macie chodzić w dobrych uczynkach, a jednocześnie nie musicie ich spełniać? A chodzenie w tych dobrych uczynkach jest konieczne do tego, byście weszli do nieba, czy nie? Poza tym wytłumaczcie nam tutaj ładnie, pokażcie biblijnie, gdzie święty Paweł tłumaczy, co to znaczy chodzić w dobrych uczynkach. Bo jeszcze raz, chodzić można w skarpetkach i w majtkach, ale nie w dobrych uczynkach. Dobre uczynki są po to, byśmy je pełnili, a nie żebyśmy w nich chodzili. No chyba, że protestantki, nie wiem, może trzeba się na nowo narodzić, żeby zrozumieć, jak się chodzi w dobrych uczynkach. Nie? Tam klepnąć jakąś przeklętą formułkę i może się wtedy zrozumie, nie? Jak można się starać o coś, jak można się starać o wejście do domu, a jednocześnie siedzieć w salonie przy kominku. Jak można, siedząc w salonie przy kominku własnego domu, jednocześnie kluczem starać się otworzyć furtkę, żeby wejść do domu. No, katolik tego nie potrafi. Może protestantki właśnie po nowym narodzeniu tak potrafią, nie? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja się nie chcę na nowo narodzić po protestancku, więc nie chcę wiedzieć, jak to jest, siedząc w kominku, przy kominku z kawusią, we własnym domu, a jednocześnie starać się do niego wejść. No bo tak pan Fabian mówi później o tym szabatowym odpoczynku, że starajmy się tam wejść. No to jak się mamy starać, to znaczy, że tam nie jest, bo jesteśmy pielgrzymami. Prawda? Więc moi drodzy, to Fabianek nasz kochany robi te rady 4,5 godziny. Z jednej strony jest to męczące słuchać tych po prostu tej sieczki, ale z drugiej strony po prostu pozwala nam to na obrobienie po prostu pod wieloma kątami tych herezji głoszonych przez Fabiana, przez protestantyzm, bo on tak 4,5 godziny, taka tyrada takich nagrań tam ma chyba z 5 czy 6 po 5 godzin. Po prostu różne aspekty wychodzą, różne wątki, tak? I można to fajnie zestawiać ze Słowem Bożym. No szabat nic nie robienia, no jesteśmy pielgrzymami i mamy się starać. I właśnie na tej drodze nowej, żywej, którą zapoczątkował nam Chrystus. No ale czy szabatowanie, nic nie robienie łączy się jakoś z tym, z koniecznością podążania drogą za Chrystusem? No bo jeżeli trzeba podążać za Chrystusem, to znaczy, że trzeba iść, nie? Chrystus mówi, kto idzie za mną, nie? A pastor Fabian co? No już nic nie robienie, czyli nawet nie musisz iść za Chrystusem, nie? No właśnie. O, no tak trzeba, że nie trzeba, nie? No bo wchodzimy w szabat nic nie robienia, ale musimy naśladować Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa jest wyzwaniem na całe życie. 24/7. Czyli też nie, to nie jest nic nie robienie. A nic nie robienie nie jest naśladowaniem Chrystusa, bo Chrystus jak był na ziemi, to chorował od rana do wieczora. Przynajmniej Pismo Święte nigdzie nie mówi, że nic nie robił. Pozdrawiam.